Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziech ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 252. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami pieśni z pierwszej księgi Samuela, rozdział 2, werset od 1 do 10. Anna modliła się mówiąc, raduje się me serce w Panu. Podnoszę czoło dzięki Panu. Rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo. Nikt poza Tobą, nikt taką opoką jak Bóg nasz. Nie mówcie więcej słów pełnych pychy. Z ust Waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo Pan jest Bogiem wszechwiedzącym. On waży uczynki. Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą. Za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie. To pan daje śmierć i życie. Wtrąca do szeolu i zeń wyprowadza. Pan uboży i wzbogaca. Poniża i wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka. Z barłogu dźwiga nędzarza, by ich posadzić wśród możnych, by dać im tron zaszczytny. Do Pana należą filary ziemi, na nich świat położył. On ochrania stopy pobożnych, występni zginą w ciemnościach, bo nie swoją siłą człowiek zwycięża. Pan w niwecz obraca opornych, przeciw nim grzmi na niebiosach, Pan osądza krańce ziemi. On daje potęgę królowi, wywyższa moc swego pomazańca. W rozdziałach siódmym i 8 Księgi Pieśni nad Pieśniami kontynuowane są opisy intymnej miłości między oblubienicą a oblubieńcem. Teksty te celebrują piękno, bliskość i radość wspólnego życia, ukazując miłość jako pełną pasji i wzajemnego oddania. W końcowych fragmentach miłość ta jest przedstawiana jako trwała i niezłomna, symbolizując głęboką więź z Bogiem. Wróć się, wróć szulamitko, wróć się, wróć się, niech się twym widokiem nacieszymy. Cóż się wam podoba w szulamitce, w tańcu obozów? Jak piękne są twe stopy w sandałach, księżniczko. Linia Twych bioder jak kolia, dzieło rąk mistrza. Łono Twe jak czasza okrągła, niechaj nie zbraknie w niej wina korzennego. Brzuch Twój jak stos pszenicznego ziarna, okolony wiankiem lili. Piersi Twe jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli. Szyja Twa jak wieża ze słoniowej kości. Oczy Twe jak sadzawki w heszbonie, ubramy batrabim. Nos twój jak baszta Libanu spoglądająca ku Damaszkowi. Głowa twa wznosi się nad tobą jak Karmel. Włosy głowy twej jak królewska purpura, splecione w warkocze. O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna, umiłowana, pełna rozkoszy. Postać twoja wysmukła jak palma, a piersi twe jak grona winne. Rzekłem Wespnę się na palmę, pochwycę kiść daktyli. Tak, piersi Twe niech mi będą jako grona winne, a oddech Twój jak zapach jabłek. Usta Twoje jak wino wyborne. Spływa ono prosto we mnie, zwilżając wargi uśpione. Jam miłego mego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Pójdź, mój miły, powędrujmy w pola, nocujmy po wioskach. O świcie pośpieszmy do winnic zobaczyć, czy kwitnie winorośl, czy pączki się otwarły, czy w kwieciu są już granaty. Tam ci dam moje pieszczoty. Mandragory sieją woń. Nad drzwiami naszymi wszelki owoc wyborny, świeży i zeszłoroczny dla ciebie, miły mój, chowałam. O, gdybyś był moim bratem, który ssał pierś mojej matki, ucałowałabym cię spotkawszy na ulicy i nikt by mną nie mógł pogardzić powiodłabym cię i wprowadziła w dom matki mej która mnie wychowała napoiłabym cię winem korzennym moszczem z granatów lewa jego ręka pod głową moją a prawica jego obejmuje mnie zaklinam was córki jerozolimskie na cóż budzić ze snu na cóż rozbudzać umiłowaną póki sama nie zechce Kim jest ta, co się wyłania z pustyni, wsparta na oblubieńcu swoim? Pod jabłonią obudziłem cię. Tam poczęła cię matka twoja. Tam poczęła cię ta, co cię zrodziła. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol. Żar jej to żar ognia, Uderzenie boskiego gromu. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, z pewnością nim pogardzą. Siostrzyczkę małą mamy, piersi jeszcze nie ma. Cóż zrobimy z siostrą naszą, gdy zaczną mówić o niej? Jeśli murem jest, zwieńczymy ją gzymsem ze srebra. Jeśli bramą jest, wyłożymy ją deskami cedrowymi. Murem jestem ja, a piersi me są basztami, odkąd stałam się w oczach Jego, jako ta, która znalazła pokój. Salomon miał winnicę w Baal-Hamon, oddał ją dzierżawcom. Za owoc jej płacić miał każdy tysiąc cyklów srebra. Oto przede mną winnica moja, moja własna. Tysiąc syklów tobie, Salomonie, a dwieście stróżom jej owocu. O ty, która mieszkasz w ogrodach, druchowie nasłuchują twego głosu, o daj mi go usłyszeć. Biegnij, miły mój, bądź podobny do gazeli lub do młodego jelenia na górach wśród balsamowych drzew. List do Rzymian, rozdział 16 Zawiera osobiste pozdrowienia i wyrazy uznania dla współpracowników i wierzących w Rzymie, podkreślając ich wkład w dzieło Ewangelii. Paweł ostrzega przed tymi, którzy się ją zamęt, i wzywa do unikania ich. Kończy list błogosławieństwem i modlitwą, chwaląc Boga za Jego moc, która umacnia i prowadzi wierzących w zgodzie z objawieniem Jezusa Chrystusa. Polecam Wam Febę, naszą siostrę, diakonisę kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu tak, jak świętych winno się przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy Waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego. Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, pryskę i akwilę, którzy za moje życie nadstawili karku i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie kościoły nawróconych pogan. Pozdrówcie także kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin złożonych Chrystusowi przez Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla waszego dobra. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną przystali do Chrystusa. Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata. Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie Urbana i umiłowanego mego Stachysa. Pozdrówcie Apellesa, który zwycięsko przetrwał próbę dla Chrystusa. Pozdrówcie tych, którzy należą do domu Arystobula. Pozdrówcie Heriodona, mego rodaka. Pozdrówcie tych z domu Narcyza, którzy należą do pana. Pozdrówcie Tryfene i Tryfozę, które trudzą się w panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele trudu poniosła w panu. Pozdrówcie wybranego w panu Rufusa i jego matkę, która jest i moją matką. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobe, Hermasa i braci, którzy są razem z nimi. Pozdrówcie filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpiasa i wszystkich świętych, którzy są razem z nimi. Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają Was wszystkie kościoły Chrystusa. Proszę Was jeszcze, bracia. Strzeżcie się tych, którzy wywołują spory i zgorszenia na przekór nauce, którą otrzymaliście. Stroncie od nich. Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi. A pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z Was. Pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła, niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Pozdrawia Was mój współpracownik Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi rodacy. Pozdrawiam Was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawia Was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego kościoła. Pozdrawia Was Erast, skarbnik miasta, i kwartus, brat. Temu, który ma moc utwierdzić Was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierzę. Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, Niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.